Dobiega końca pierwszy etap remontu domu harcerza w Jaworze przy ulicy Gagarina. Prace dotyczyły m.in. naprawy dachu, wymiany i oszklenia okien, uzupełnienia tynków w pomieszczeniach na piętrze, malowania ścian, cyklinowania i lakierowania podłóg, naprawy instalacji oświetleniowej oraz zmiany funkcjonalności niektórych powierzchni. W kolejnym etapie wyremontowana zostanie elewacja budynku oraz pomieszczenia na parterze. Prace bardziej skomplikowane wykonały po minimalnych cenach zaprzyjaźnione z jaworskim chówcem ZHP specjalistyczne firmy. Prace tynkarskie i malarskie wykonali instruktorzy harcerscy, rodzice i przyjaciele harcerstwa oraz harcerze starsi. Aktualnie trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe. Uczestniczą w nich sami harcerze i instruktorzy, a jak widać, jest co sprzątać. Najaktywniejsi to druhowie z 44. drużyny staroharcerskiej Żagiew oraz druhny z 21. drużyny harcerskiej Matrix. Wkrótce po pierwszej przerwie odbędzie się pierwsza impreza inaugurująca pracę domu harcerza. Docelowo odbywać się tu będą zbiórki drużyn harcerskich i zuchowych. Powstanie klub komputerowy, dyskusyjny klub filmowy, harcerska liga tenisa stołowego, klub żeglarski, klub zdrowego żywienia, gry i zabawy świetlicowe i wiele innych. Swoją działalność rozpoczął już zespół muzyczny. Jak w przyszłości potoczy się praca domu harcerza, wiele zależeć będzie od wsparcia ZHP funduszami gminnymi i powiatowymi, a także od przychylności i hojności mieszkańców naszego miasta. Póki co komenda chówca ZHP w Jaworze jest dobrej myśli i już dziś zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z Jawora do wspólnej zabawy w domu harcerza.